Ten film będzie upośledzony, bo idiota pod pseudonimem Władca Konia zapomniał włączyć mikrofon podczas nagrywania, więc ja, Adam, go zastępuję na ten odcinek. Kazał mi przekazać, że przeprasza za to, że jest upośledzony i obiecuje, że następny odcinek już będzie z jego komentarzem. Hej moje byczy, z tej strony syntezator mowy, a to SCP Containment Breach. W poprzednim odcinku ten frajer Władca Konia zdobył kartę poziomu 5. Zatem dzisiaj ja, Adam, odnajdę SCP-914, aby ulepszyć ją na poziom 5 i dostać do Entrance Zone. Ale najpierw pokażę wam takie zajebiste lampy. SCP-205 działa tak, że pokazuje cień jakiegoś babsztyla i jeżeli te lampy są, to ten cień wpierdala nas na kolację jak pasztet. I tu mamy taką ponętną lafiryndę, która zmienia pozy co jakiś czas. W ogóle to muszę przyznać, że muzyka jest dowolona fest. Co ty tu kurwa robisz? Ofiarą zarazy to jest twoja stara. No to mamy niezbyt ciekawą sytuację. Z jednej strony krwiożercze lampy, a z drugiej doktora House'a. No to robię śmieciowi kiwkę. Dobra byczku, mamy to. On i tak SE otworzy te drzwi, ale przynajmniej go to spowolni i będę miał większą szansę na ucieczkę do kibla. Ojeja, baby, mamy obzezarkę i teraz możemy ulepszyć kartę a poziom 5 i przy okazji Navigator, żeby łatwiej spieprzało się z tej ciemnej placówki. Profilaktyczny sejwik. A więc hopsa karta i hopsa Navigator i ustawiamy na fine. Easy peasy lemon squeezy, mamy level 5 i teraz wszystkie dziury w drzwiach stoją przede mną otworem, hihihihi Lenny Face. I patrzajta na to, mamy Navigator ulepszony i mamy całą mapę placówki. Możemy go jeszcze raz wrzucić i ustawić na Verifying, to wtedy będzie nam pokazywał, czy w pobliżu są jakieś chore monstrum. Teraz mamy S na Ultimate. Tego starucha, który nie ma co robić z życiem, tylko co chwila mnie napastować jak doktor. Ha, ale tu jest Tesla Gate i może mi co najwyżej zatańczyć makarenę ten błyszczący się jak psu jajca dziad. Say go nara. Gadam jak upośledzony, choć upośledzony to jest typ, co nagrał tę grę, ale zapomniał włączyć przechwytywanie mikrofonu i teraz ja muszę wysilać swoją żuchwę, aby wam mówić, co się dzieje na ekranie, bo wy jesteście ślepi i nie widzicie. Na szczęście mam pierścień Saurona i gówno mi teraz zrobisz. W dupę sobie wsać tą rekę, bo cię tam ewidentnie swiędzi. Na litość ojca Gibbona jeszcze są tu te niewidzialne dupki. To zajebiście działa ten pierścień. O fuckerson, jeszcze kokonata tu brakowało. Doktorku, zamknij par excellence mordę. Dobra, jesteśmy w Heavy Containment, to teraz jeszcze Entrance Zone. Dobra, wejdę do tych omek i powyłączam te rakiety, to będziemy mieć inny ending. Och jebyczy z Entrance Zone. Tam trzeba będzie znaleźć Electrical Scent i wyłączyć zdalną kontrolę drzwi, aby móc pogadać z komputerkiem. Ten gabinet doktora L jak lokówka jest dosyć ciekawy, bo to jest tak JV odchłanie SCP-106. Generalnie z tego co słyszałem, nie wiem na ile to prawda, ale ten doktor L przeskrobał sobie u tego SCP i dziadzio zrobił mu z gabinetu to coś. Zrajam sobie tego jointa dla rozluźnienia. Oje. Oje. Jaram SE jointa jak twój stary ją. Oż ty gówno jadzie, nieładnie tak zamykać drzwi mi przed ryjem. What the fuck? Ładnie się panowie bawicie, widzę.
za jeziora Genitalioza, tylko szkoda, że nie znalazłem tego pomieszczenia ze zdalną kontrolą drzwi. O, mamy drzwi do lasu Łagiewnickiego, ale to już myślę, że zostawi się na następny odcinek i mam nadzieję, że ten idiota Mateusz nie zapomni włączyć przechwytywania mikrofonu, bo jak znowu będę musiał dubbingować ten film, to zerżnę go w pół.